I have a pen. I have a apple. Apple pen. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Wkurwiony, a to jest kolejny odcinek z Clash Royale. I dzisiaj witam was z konta Eweliny. A dlaczego właśnie dzisiaj z tego konta? Możecie tutaj sobie zobaczyć. Jest skrzynka legendarna do otwarcia. Ale słuchajcie, ważna sprawa. Ponad 40 dni temu, w sumie 40, na dzisiaj to już będzie 40 dni temu, Ewelinie wyskoczyła pierwsza legendarna skrzynka. I minęło te kilka dni i znów wyskoczyła kolejna skrzynka legendarna. I jakim cudem? Ewelina przyspieszała skrzynki, ale zużyła tylko 600 gemów, czyli jakieś dwa dni ogólnie przyspieszyła pracę tutaj na tym koncie. Ale słuchajcie, rzadko coś ogólnie zdarza, żeby w tak krótkim czasie wypadła druga legendarna skrzynka. Oczywiście Ewelina ma ponad 2000 wygranych i słuchajcie, ona miała tylko jeden Super Magical Chest, czyli coś tutaj jest nie tak, czyli coś jest w tym koncie pomieszane. Oczywiście Ewelina chyba woli bardziej Super Magical Chesta, a my jako legendy dzisiaj ogólnie będziemy dzisiaj polować na Gref Yarda, zobaczymy co się uda, byle nie wypadło coś naprawdę głupiego, słuchajcie. Żeby to była karta Grave. No i właśnie, może przechodzimy do całego openingu. To była taka krótka informacja, że w tak szybkim tempie, jeśli wam też się zdarzyło, oczywiście w tak szybkim tempie wydropić dwie legendarne, no to napiszcie w komentarzach. No, dla mnie to jest dziwna sytuacja, ponieważ 40 dni minęło, no i kolejna legendarna. No, mam nadzieję, że tak Ewelina będzie miała co 40 dni, bo naprawdę bardzo się cieszyła z tej skrzynki, że to już druga legendarna. No ale dobra, może przejdźmy ogólnie do całego openingu tej skrzynki. Polujemy na Grave'a, słuchajcie. Polujemy na Grave'a, czy to się uda? Nie mam pojęcia, sprawdzam jeszcze co ma wina. Ale z Wizarda na pewno by nie chciała, bo może w sumie by chciała, nie mam pojęcia. Jakie to ma kolejne legendy? Ma Minera, ma Lumberjacka, ma Lawę i ma Sparkiego, w sumie na odwrót powiedziałem, tu jest lawa, tu jest Sparki. Dobra, jeszcze zobaczmy sobie na profil Eweliny, ile ona ma tych kart. Ile jej tutaj brakuje tych kart. 58 na 63, jakie tutaj są, nie są odsłonięte jeszcze te wszystkie karty legendarne. Trzeba to sprawdzić, no i jest tutaj, jest Lock, jest Princesa, jest Inferno Dragon, jest Grave Yard. Nie mam pojęcia, co może wypaść, ale jeśli nie spróbujemy, to nie zobaczymy. Dobra. No to co? Lecimy z tym openingiem, nie będziemy dłużej czekać, otwieramy legendarną skrzynkę, legendar chest. Także lecimy, przyspieszymy ją oczywiście za 7 gemów, no i już otwieramy. Oby było to coś naprawdę fajnego. O kurde, Lock, nie ma tak źle, słuchajcie, nie ma tak źle, Lock, no Ewelina chciała Grave'a, ale ma Logga. No, ja bym się ucieszył na jej miejscu. Nie wiem, czy ona by się ucieszyła. Myślę, że może by się ucieszyła. Także chyba nic mi złego nie zrobi. Będę mógł żyć dalej. Nie wydropię mi nic naprawdę głupiego. Dobra, czyli ma kolejną kartę legendarną odsłoniętą, jakim jest Lock. Oczywiście teraz wszyscy używają Logga, więc Ewelina też będzie używała. Chyba tak myślę. Ponieważ do giganta sobie weźmie, będzie bardzo dobrą kartą. To 4 damage'u, 260 damage'u na arenie. I 104 damage'u na wieżę. Słuchajcie, ta karta jest teraz naprawdę na topie, więc jej się ta karta przyda do deku. Sprawdźmy sobie, jakie ona ma dek. No tutaj na pewno gdzieś znajdzie swoje miejsce, coś tutaj zastąpi i myślę, że sobie da rady, że wbije jeszcze wyżej z tym logiem. Może poszukamy jakiegoś dobrego deku na loga i giganta. Dobra, to tyle. Dzięki, że wpadliście, dzięki, że lajkujecie, dzięki, że komentujecie. Mnie to bardzo cieszy. I nie zapomnijcie wbić na mojego fanpage'a. Link macie oczywiście w opisie. Bardzo serdecznie was zapraszam. Jest was tam już ponad 600 osób. I mam nadzieję, że z dnia na dzień będzie coraz więcej. To tyle. Cześć. Trzymajcie się.